Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych imprez kulturalnych i sportowych, które będą miały miejsce w najbliższych dniach. Ponieważ przed nami Andrzejki, to też w naszym regionie nie zabraknie andrzejkowych propozycji z wróżbami w roli głównej. Dom Zielin Przytulia w Brennej zaprasza wszystkie panny na wydaniu, ale nie tylko. Będzie lanie wosku przez dziurkę od klucza. Nie zabraknie też opowieści, jak to kiedyś wróżono za pomocą ziół czy obierek z jabłka. Impreza rozpocznie się w piątek o godzinie 18:00, wstęp wolny. Andrzejkowy wieczór będzie można spędzić w otwartym klubie Browaru Zamkowego Cieszyn. Tam w piątek zabrzmią rock'n'rollowe dźwięki. Wystąpi m.in. zespół Futro z Ryby. Istnieje wiele lat, choć z przerwami i zmianami w składzie. Muzycy uwielbiają dobrą zabawę na scenie, moc rock'n'rollową i ból głowy na drugi dzień. Start godzina 20:00, ale zanim wystąpią na scenie, pojawi się zespół Infekt. A teraz zmieniamy trochę klimat i przenosimy się do cieszyńskiego teatru. Tam w piątek kolejny koncert charytatywny Z serca dla serc. Po raz 9 uczniowie i nauczyciele Osucha zagrają dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Będą piosenki i skecze, a wszystko kręcić się będzie wokół dwóch planet Wenus i Mars, z których podobno pochodzą kobiety i mężczyźni. Koncert rozpocznie się o godzinie 17:00. Miasto Cieszyn i Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy zapraszają na Jarmark Świętego Mikołaja. Kiermasz handlowy będzie czynny codziennie już od najbliższej soboty do 23 grudnia. Ponadto specjalne świąteczne niespodzianki będą dla Was czekały w grudniowe weekendy. Jarmark Świętego Mikołaja w Cieszynie to ponad 70 stoisk handlowych, koncerty, atrakcje i pokazy na rynku. W niedzielę 1 grudnia wraz z rozpoczynającym się adwentem sporo atrakcji i niespodzianek czeka w Ustroniu. Na tamtejszym rynku właśnie w ten dzień akcja Bezpiecznie na drodze oraz rozświetlenie wieńca adwentowego, a to dopiero początek tego, co przygotował Ustroń na ten przedświąteczny oraz świąteczny czas. W ramach konkursu plastycznego, który ogłosił pan burmistrz miasta Ustroń, dotyczącego widoczności na drogach, do którego zachęcamy wszystkie dzieciaki ze szkół, z przedszkoli, z terenu naszego miasta Ustroń, o patronat ubiegaliśmy się u naszego ambasadora miasta Ustronia, Kajetana Kajetanowicza, który z przyjemnością podpisał się pod naszym wydarzeniem, więc tym bardziej zachęcamy wszystkie dzieciaki do udziału w konkursie, a przy okazji już możemy Państwu wszystkim zdradzić, że 22 grudnia w godzinach popołudniowych w Miejskim Domu Kultury Prażakówka odbędzie się spotkanie z Kajetanem Kajetanowiczem, podczas którego również podsumujemy konkurs i wręczymy nagrody w imieniu pana burmistrza miasta Ustroń i Kajetana Kajetanowicza. Mam nadzieję, że zobaczymy się 22 grudnia w Prażakówce o godzinie 18:00. Muzyczną propozycję mamy dla Was również na niedzielny wieczór. W Teatrze imienia Adama Mickiewicza wystąpi Sławek Uniatowski. W programie koncertu pojawią się utwory z repertuaru największych idoli Uniatowskiego: Zbyszka Wodeckiego, Andrzeja Zauchy i Franka Sinatry. Publiczność będzie miała okazję wysłuchać m.in. kilku utworów autorskich Sławka, takich jak Honolulu czy Piąta rano. Będzie to z pewnością wyjątkowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:00. W środę 4 grudnia w Muzeum Parafialnym imienia świętego Jana Sarkandra w Skoczowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Adama Molendy. Wydarzenie to rozpocznie się o godzinie 16:00. W środę również wernisaż w Cieszynie, w tamtejszej Miejskiej Galerii Sztuki 12. Dwa spojrzenia to wystawa malarstwa dwóch osób kochających folklor: Pawła Wałacha, tradycyjne i realistyczne, oraz Agnieszki Pawlitko, ekspresyjne. Podczas wernisażu, którego gościem specjalnym będzie profesor Daniel Kadłubiec, zagra trio Wałach, Golec, Zupański. Start godzina 17:00. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.